Włącz i zostań z nami. Przyjazd żołnierzy amerykańskich do Polski ma na celu wzmocnienie potencjału sojuszu oraz budowanie bezpieczeństwa kraju. Organizatorami dzisiejszej imprezy plenerowej jest wojewoda dolnośląski pan Paweł Chreniak oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu pułkownik Waldemar Bartłomiejczak. Państwa bardzo serdecznie na pikniku Bezpieczna Polska. Spotkaliśmy się w tym miejscu 7 miesięcy temu z okazji podkreślenia niezwykle ważnego wydarzenia, które wtedy miało miejsce w Warszawie. Odbywał się wtedy szczyt NATO, gdzie zapadły bardzo ważne decyzje. Decyzje o tym, że w Polsce zostaną rozmieszczone siły sojusznicze. Dziś po tych 7 miesiącach znów się w tym samym miejscu spotykamy, również dla podkreślenia niezwykle ważnej historycznego wydarzenia, jakim jest realizacja tamtych zapowiedzi z lipca 2016 roku. Dziś witamy na Dolnym Śląsku, witamy w naszym kraju siły sojusznicze, wojska amerykańskie. Zwracam się tutaj do naszych przyjaciół Amerykanów. Witam Państwa bardzo serdecznie tu na Dolnym Śląsku. Witam i piknik Bezpieczna Polska uznaję za otwarty. Szanowni Państwo, życzymy naprawdę udanej uroczystości. Zapraszamy do zwiedzania, do spróbowania grochówki wojskowej.
Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.